Szczęść Boże, witam Cię na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Cieszę się, że razem możemy iść przez ten Adwent. Razem idziemy z Matką Najświętszą, Świętym Józefem, Świętym Janem Chrzcicielem, Świętą Elżbietą, Zachariaszem, Izajaszem i innymi przewodnikami na drogach adwentowych. Razem idziemy do Pana Jezusa i pamiętaj, że na tej drodze masz wsparcie. Masz wsparcie świętych i błogosławionych. Masz wsparcie aniołów, archaniołów, a przede wszystkim tego, który jest. Tego, który jest Słowem. Tego, który stał się Bogiem z nami, Emanuelem. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Zacznijmy znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Tobie zawierzam ten czas. Tobie zawierzam ten poranek, ten dzień od samego początku. Tobie oddaję moje zmęczenie. Ofiaruję je w intencji o dobre i owocne rozważanie tego Słowa, Twojego Słowa. Panie, posyłaj mi Ducha Świętego, abym wiedział, co mam dzisiaj czynić, aby to Słowo było dzisiaj dla mnie drogowskazem, abym wiedział, które kierunki wybierać, a z których rezygnować, aby to Słowo Boże było dla mojego sumienia światłem, abym w sposób właściwy dzisiaj rozróżniał dobro od zła, prawdę od kłamstwa. Niech to Słowo przybliża mnie do tego, który do mnie pragnie to Słowo skierować. Niech to Słowo staje się we mnie ciałem, żywym Chrystusem, Bogiem, który jest obecny tu i teraz. Bogiem, którego zapraszam do całego dnia. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Z kim mam porównać to pokolenie, powiedział Jezus. Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Dzieci czasami są bardzo kapryśne, grymaszą, narzekają, nie są posłuszne, mają zmienne humory. Rodzice świetnie znają te różne zachowania dzieci, szczególnie małych, gdy dziecko płacze, za chwilę śmieje się, za chwilę może dalej płacze, może z powrotem wraca uśmiech, ten płacz przychodzi w śmiech, a śmiech przechodzi w płacz. Brak pewnej stabilności, stabilizacji. Być może i w Twoim życiu duchowym pojawiają się pewne wahania związane z różnymi sytuacjami, okolicznościami, z tym, co przeżywasz. Być może nie masz stałych punktów dotyczących modlitwy. Być może te nasze rozważania, spotkania u początku dnia, ta uczta przed śniadaniem także nie jest regularna. Pragnę modlić się dla Ciebie teraz o tę łaskę regularności w życiu duchowym,
o łaskę systematyczności w Twoich duchowych, pobożnych praktykach. Tam, gdzie jest systematyczność, tam jest harmonia, tam jest właściwy, zdrowy rozwój. Tam, gdzie jest takie szarpanie się, tam, gdzie jest okazjonalność, tam, gdzie jest rozchwianie pewnej równowagi, myślę, że też trudniej nam rozwijać się w danej dziedzinie. Niech Pan Bóg swoją łaską, swoim błogosławieństwem pomoże Ci wypracować taką postawę. Postawę systematyczności, postawę pewnej stabilizacji i pragnienie trzymania się tego porządku. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Pragnę modlić się za Ciebie, abyś dostrzegał wartość postu, wstrzemięźliwości, pokuty. I nie tylko postu dotyczącego wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, co przypominam, obowiązuje nas w Kościele katolickim, ale również, abyś umiała zrezygnować z telewizji, serialu, być może abyś potrafiła ograniczyć internet, korzystanie z telefonu. Być może czasami warto umieć zapanować nad językiem, nad różnymi plotkami, ploteczkami. Tutaj też trzeba wstrzemięźliwości. Być może zmagasz się z innymi grzechami, które są Twoimi słabościami, w które co chwilę upadasz. Nie masz tej wstrzemięźliwości panowania nad swoim ciałem. Niech Pan Bóg udzieli Ci tej łaski, którą żył święty Jan Chrzciciel. Dalej w Ewangelii Pan Jezus powiedział: przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Pan Jezus przyszedł do wszystkich ludzi i do tych z piękną wiarą, szlachetnych, poukładanych moralnie i do tych moralnie rozbitych, całkowicie rozwalonych. Chrystus przychodzi do Ciebie w takim stanie, w jakim aktualnie się znajdujesz. On chce przychodzić i pewne sprawy na nowo układać. To, co jest popękane, porozbijane, On chce swoją łaską posklejać. Jeżeli masz poranione serce, rozwalone serce przez różne rany, przez różne ciosy, On chce to sklejać swoją miłością. Pozwól Mu na to. Pan Jezus zaprasza Cię do tego, abyś patrzyła na siebie z miłością, nawet jeżeli masz bardzo poważne grzechy. Chrystus chce, żebyś patrzyła na siebie tak, jak On patrzy na Ciebie i żeby to spojrzenie Chrystusa mobilizowało Cię do przemiany, do nawrócenia, do pracy nad sobą po to, abyś była do Niego jak najbardziej podobna. Bądźcie świętymi, jak Ojciec Wasz w niebie jest święty. Kto widzi mnie, widzi i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chrystus pragnie, aby ten Boży obraz, który jest w Tobie zawarty, był jak najpiękniejszy. Ten Boży obraz jest wykrzywiany, niszczony przez grzechy, przez różne upadki, słabości, niestety. Ale Chrystus chce, aby to, co jest w Tobie szlachetne, było stałe, aby to było bezpieczne, abyś tego nie utracił i aby to pokazywało Ci wartość, kim tak naprawdę jesteś. Zostawiam Cię z tymi kilkoma refleksjami. Niech one w Tobie pracują, niech żyje w Tobie Boże Słowo. I niech to Słowo przynosi błogosławieństwo w Twoim życiu dzięki łasce, jaką teraz otrzymasz. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i zachęcam, żeby też tym Słowem podzielić się z innymi, aby stać się apostołem Bożego Słowa, można podesłać. Także zachęcam do tego, żeby zostawić serduszko, może zostawić komentarz, zostawić lajka, subskrypcję. Niech również te nasze czynniki przyczyniają się do tego, aby te treści związane ze Słowem Bożym, z modlitwą, z błogosławieństwem docierały do jak największego grona ludzi. Szczęść Boże!